Siema, z tej strony Ziolek. Został łapkę w górę Subika, a my lecimy z temacikiem. I dzisiaj dalej mamy gościa, Kermita. No? Dzisiaj tam za mną? Widzę cię. Tu mnie wyprzedzisz. Na którym pasie jesteś? Środkowy, prawy, lewy? Lewy. Nie! Środkowy. Prawy. Jak zwolnił. Przez ciebie nie mogłem w ogóle ten, bo ja miałem satelitę włączoną znowu. Zwolnij, kurna. Zwolnij, to się zrównamy. Czemu ty na satelicie jeździsz? Ja 50 jadę. Czemu? No. Kurde, ekran mi się zmienił. Nocny tryb. Ekranu. Mam kurwa kremowe kolory. Wszystko pod górkę. Albo to... Poczekaj, bo ja już schidzę dostałem. Albo w grze tak jest, albo ja mam faktycznie ten ekran. Dobra, zjeżdżę na pobocze, jakby będzie... Nie. Tylko samuj za mną. No to jedź, jedź, Jezu, okay. Mogę tak grać. Tylko po prostu nie wiem, czy... Z góry ci mówię, że... Nie... O, ja jadę na pobocze. Nie polecam. Bo zjeżdżamy, tu jest zwężka. To jest zwężka, a zjeżdżamy i nie wpuszczę cię. Jak stresować Kermita? Nie wpuszczę cię. Trzymaj się prawej strony. O, dwa pasy lecą. No. Nie wiedziałem. A, faktycznie mi się włączył ten typ, bo nawet Discord ma kolorowe te. O, widzisz. Szapoba. Pamiętaj, że na max na lewo polecam. Czemu? Żebyś się do górki nie pojechał. Tak jak ostatnio? Na przykład. Co wyprzedzałem? No. Znaczy się cofałem i wyprzedzałem wszystko, co się da. Jedzie tam za nami, widzę go w lusterku. Ja nie zasuwa jadę. Za nami. Ile mamy? 300 km, Jezu. 343. Ja bym powiedział. 3 godziny do snu mojego. Dasz radę. No a na następnej stacji myślę, że będziemy zjeżdżać. Na spanko. Ja tą drogę mam odblokowaną? Ja nie. No to nie. Mnie tu jeszcze nie było. Ja w ogóle nie wiem. Aha, bo my jedziemy przez Magdeburg. No to nie, no to tą drogą nie śmigałem jeszcze. Nie, my górą. Gdzie chcemy sobie odblokować miasto? Magdeburg? No. No czyli co, w lewo, a później w prawo tam trzeba odbić? No jedź za mną po prostu powoli, pojedziemy sobie. Znaczy tam wystarczy tylko ten śmignąć, co nie? No bokiem. Tak. Tylko my tu będziemy w prawo tak jakby skręcać, bo tu jest prawo zjazd. Prawą stroną tu się zjeżdża. Pod autostradą przejeżdżasz tutaj. Ślimakiem? Tak. Czy jakoś tak? No jakoś takoś. Dobra, ja sobie to zwalniam. Nie wiem ile nam tam kilometrów nadłoży. Z 10, 15. A tu 100. Nie. Uwaga, bo ja zwolniłem trochę. Bo nie chcę tam wlatywać. Dobra. Z pełną mocą. Jadę 70. Tutaj jadą samochody przede mną. Ale bym tam wjechał z pełną mocą. No wyprzedzaj i jedź.
Nie zdążysz mnie wyprzedzić, podpowiem. Poczekaj, czekaj, czekaj. Dam radę, Molnia, dam radę. Patrz to, patrz to. Ja cię nie wpuszczę, bo my tu zjeżdżamy, wiesz o tym? Czekaj, czekaj, czekaj. Jedź, 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 jedź. Hamuj, 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 hamuj. Ej, bo tu jest co? Ej, beczka stoi. No, poważnie. Beczka stała na światłach tu. Ale we dwóch byśmy się zmieścili. No, przykleimy dlatego dzisiaj do barierki w razie czego. Żeby nie było akcji. O, 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 żółte zdążyłem? Kurwa, mandat 1600. Czemu nie stanąłeś? No bo myślałem, że zdążę na tym żółtym. Nie! Nie! Stoisz czy zapłacić mandat? Dobra, zapłaciłeś mandat, bo widzę. Co ty robisz? Dobra, Kelvin się ogarnie i wrócimy. Jak tam drugi mandacik 1600? Znów? A. Ja za na pomarańcz. Zaczynałem z kwotą 35 tysięcy, mam 22. Dopóki nie zejdziesz na minus, to coś zarobić na tym zleceniu. Ale osobówka pomiędzy nas się wrąba. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Gdzie ty jedziesz w ogóle? Ja sobie tam prosto pojechałem. W porządku, znajdziemy inną trasę. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Na pewno nas tu nie było. Mnie tu nie było. Nie, dostałem, nie było. Osiągnięcie dostałem. Mapę jako ten, nowe miasto. A to no, nie wiem czy ja dostałem. Prawo, skręcamy. Skręć w prawo. No i jeszcze ja ci GPS pokazuję już. Aha, bo tutaj nie ma nic do odkrycia. No nie. Ale masz już miasto zaliczone. Nie wiem czy mi się gdzieś to pojawiło, chyba to. Chyba tak, bo cię tu na tej drodze nie było. Jedź prosto. O, kojarzysz ten parking po lewej stronie, taki sam hotel? Początek trasy? Jedź prosto. Na początku trasy w takim hotelu zawracałeś się. Nie przypominaj nawet. Ogólnie mówiąc, tam jak wyjdziemy na trasę, to pierwszy zjazd jest stację paliw ze spalin, tam musimy zjechać. Jest tam gdzieś? Jest. A tu się mogłeś przespać. A tam. Tam mi starczy, spokojnie. Nie chcemy się tu zawracać. I ty też byś musiał na ten ciasny parking wjechać. Żeby ładnie się ustawić. Przygotuj się. Ja ci radzę tutaj zwolnić. A zwolni. Wydaje ci się. Skręć w prawo. Ślimak, kawałek za ślimakiem jest ten. Ta stacja i tam zjeżdżamy. Tam? Jest ślimak, za chwilę. Za ślimakiem będzie stacja paliw i tam zjeżdżamy. Na spanie. Nie wiem czy śpisz ze mną czy nie. Ale mi się chyba nie opłaca nawet. A dojedziesz tam? F5 czy F6? F6. F6, F5 jest mapa. Przerwa za odpoczynek 4 godziny.
No to jedziemy tam w 4. Myślę. Mi zostało godzina 20. I ziewam. Cały czas. Znaczy ja też mogę się przespać, bo to jest tylko ta kawa. No tak. Dobra. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ja muszę to spanie przedłużyć, bo to ciężko tak się jeździ na długodystansowcu, jak nie masz tego spania. Skręć w prawo. Znaczy? Bo tam na którymś jeździ rzadziej chodzi spać. Co? No tak mi się wydaje coś. A inaczej pomyl, haratłem. A już mi na czerwono świeci łóżeczko. Godzina 5. Kina z tobą. Tak? No. Zdążę go wyprzedzić, czy nie zdążę? Nie zdążę, bo tu zjeżdżamy. Policja jedzie, uważaj. Bo ty to masz szczęście. Ja jadę 50, nie wiem o co panu chodzi. Górą. Szukanie nowej trasy. Ale zawadził. Gdzie? Co? To było widać. Ja się tam zmieściłem, nie wiem o co ci chodzi w ogóle nawet. A nie? Nie, mam nagrane to. Ale mi nie pokazało, żebym czymś walnął. Może nie walłeś, ale na czepę aż przestawiłeś. Co? No. Aż tak? No. No to mnie nie zaliczyło w ogóle kolizji. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Jakby ci nie przestawiło, to jakbyś pod dystrybutorze szedł. Zapada cię zmęczenie. Oj. Bo ja kawę idę wypić raz, dwa. No ja też już wypiłem. Tylko chcę ci wyjechać, żeby tam... A jak to godzinowo się liczy? Zostało? Aha, dobra. 15 minut? Ciśnij. 5. O, moja mapa wróciła. Ale osobówka we mnie zarąbała. Raczej ty w nią, ja to widziałem. Wydaje się. Co mi chcieli zrobić? Takie coś? Zestresowałeś się już? Bliziutko było ci powiem, bliziutko było. Wiem, wyliczyłem to. Już myślałem, że w tą osobówkę też walniesz. Nie widziałem jej, tak ci powiem. Słyszałem ją tylko. To jest najlepsze. Ile mamy? 202 km. No. Akurat to zlecenie sobie zakończymy po odcinku, a na nowy odcinek sobie weźmiemy nowe zlecenie. No, tylko nie wiem, czy ja zaraz nie będę sobie szedł spać. To się ogarnie, to na spokojnie. No. Ale powiem ci, że kurde, trzeba zmienić tira, jak zarobię. Za słaby?
Mam... nie, dziwnie skręca. To gdzieś w ustawieniach gry. No ale ten, ogólnie. Innymi mi się lepiej jeździło. No bo ty masz chyba najtańszego też. No a tamte chyba były droższe nawet. No. Po lewej coś było do odkrycia, ale nie było tam wjazdu, nie widziałem przynajmniej. A był tam wcześniej zjazd. A to krok malić. W ogóle w cholerę wcześniej. Uh-huh. No. To jest Hanower. I tam byliśmy w tym mieście. Które to miasto jest tak rozległe. Albo ja tam byłem po prostu. Ty tam byłeś. Mnie tam nie było, widzę na mapie. To ja tam byłem, no nie wiedziałem, że tam coś jest do odkrycia. Ja przelatywałem tylko tą trasą siódemką. Widzę. Sto 139 kilometrów. No. Trzymaj się lewej strony. A kurczę, na tych Niemczech mnie najbardziej łapała ta policja. A jesteśmy w Niemczech. Może być ciekawie. Nie, no została stówka do końca. Nie chcę żadnych niespodzianek magicznych. A to niespodzianka. 130 tysięcy mandat. Przekroczenie czegoś tam. Nie, stówę to bym nie miał. Na stówę to trzeba się chyba postarać. Nie wiem, czy idzie w ogóle w tej grze na stówę. Wiem, że da się 20 tysięcy wyłapać. No to tak. Nie pamiętam za co. Za prędkość. Trzymaj się lewej. Mi się wydaje, że da się stówę za prędkość. Nie wiem. Czy ja śmignę tą? Bez sensu. Nie, była tam przelota. No na każdej tej stacjach jest przelota. Ale nie na wszystkich da się tak ładnie później wykręcić. No nie na wszystkich. Już na jednej tak próbowałem przelecieć, to się o mało nie zdziwiłem. No, brakuje pod górkę moczy. Ogo, zwalniemy? No. 80 już jadę. Z 90. Cały czas na gazie. A nie wiem, która szybciej przyspiesza, moja czy twoja? Chyba moja. Dobra, my się widzimy prawie na miejscu pod rozładunkiem. Dobra, wróciliśmy, dojeżdżamy praktycznie do miejsca. Uwaga, hamuję. Ostatnie 6 km. Siedem. Nie wiem, o co ci chodzi. Ja mam 4. Ja mam 6. Ja mam 3. 2. 5. 4. 1. 0 bym powiedział, bo jestem już na firmie. Dobra. To więc na razie do następnego odcinka. To była miła przejażdżka.